Na tej lekcji opowiem Ci dlaczego w 1830 roku wybuchło powstanie przeciw Rosji, co się wydarzyło podczas Nocy Listopadowej, jak doszło do detronizacji cara i jaki był przebieg wojny polsko-rosyjskiej. Zapraszam. Na poprzedniej lekcji mówiłam, że car Aleksander I nadał Królestwu Polskiemu Konstytucję i na początku przez kilka lat rzeczywiście przestrzegał jej postanowień. Po pewnym czasie jednak zaczął rozbudowywać tajną policję, wprowadził cenzurę, a także zapowiedział zmiany w ustroju królestwa. Przeciw temu wystąpiła grupa posłów z województwa kaliskiego, czyli tzw. Kaliszanie. Zamierzali oni w Sejmie utworzyć legalną opozycję wobec Cara. W odpowiedzi na ich działania car przestał zwoływać Sejm, a na ich przywódców został nałożony bezprawny areszt domowy. W związku z tym w Królestwie Polskim zaczęły powstawać konspiracyjne organizacje spiskowe. Gdy w 1825 roku na tronie carskim zasiadł Mikołaj I nasiliło się łamanie konstytucji, jak i walka z ruchami patriotycznymi. Tajne organizacje działające w obrębie Królestwa Polskiego to Towarzystwo Patriotyczne założył je major wolska, polskiego Walerian Łukasiński. Działała ona w latach 1821-1822, jej celem była odbudowa państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych Organizacja została rozbita, a jej przywódca został uwięziony i przebywał w więzieniu do końca życia. Towarzystwo Filomatów. Założyli je wileńscy studenci Tomasz Zan i Adam Mickiewicz. Działała w latach 1817-1823. Celem było samokształcenie, ale w programie zawarto też hasła patriotyczne. Ta organizacja także została rozbita, a jej działacze, m.in. Adama Mickiewicza skazano na zesłanie w głąb Rosji. I ostatnia tajna organizacja, o której chcę Ci opowiedzieć to Sprzysiężenie Podchorążych. Została ona założona w 1828 roku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Na jej czele stał podporucznik Piotr Wysocki, a celem była walka o niepodległość Polski i przygotowanie zbrojnego powstania przeciw Rosji. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo chciałbym pokrótce przedstawić Ci ważną postać, a mianowicie Piotra Wysockiego. W 1828 roku jako wykładowca Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie zawiązał tajne Sprzysiężenie. Celem organizacji było wywołanie powstania i wyzwolenie ojczyzny. Podczas wojny polsko-rosyjskiej brał udział w kilku bitwach. Ostatecznie trafił do niewoli. Przed sądem wziął na siebie winę za wybuch powstania i został skazany na 20 lat ciężkich robót. Po wyjściu z więzienia wrócił do Polski. Społeczeństwo ofiarowało mu dom, gdyż był uważany za wzór bohatera narodowego. Na jego nagrobku widnieje napis: Wszystko dla ojczyzny, nic dla siebie. Wśród Polaków narastały nastroje antyrosyjskie, a to przez łamanie przez cara konstytucji, walkę z organizacjami patriotycznymi. Ponadto latem 1830 roku dotarła do Warszawy informacja o zwycięstwie rewolucji lipcowej w Paryżu, a w prasie pojawiły się doniesienia, że car wyśle armię Królestwa Polskiego, by stłumić powstanie w Belgii, co spotkało się ze sprzeciwem żołnierzy. Dodatkowo pojawiła się groźba wykrycia spisku przygotowywanego przez Piotra Wysockiego w Szkole podchorążych Piechoty. To wszystko sprawiło, że podjęto decyzję o wywołaniu powstania. Mimo, że zbliżała się zima, nie opracowano od dokładnego planu działania ani nie wybrano przywódcy. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Pierwszym celem stał się belweder, gdyż spiskowcy chcieli pojmać wielkiego księcia Konstantego. Ten jednak zbiegł. Dodatkowo powstania nie poparli ani wyżsi oficerowie, ani bogate mieszczaństwo, ani arystokracja. Gdyby nie wsparcie mieszkańców stolicy, powstanie upadłoby w pierwszych godzinach. Przełomem było też zdobycie arsenału, dzięki czemu powstańcy przyjęli kilkadziesiąt tysięcy karabinów. Skutkiem nocnych starć było wyzwolenie Warszawy i wycofanie Rosjan z miasta. Władze Królestwa Polskiego nie chciały otwartej wojny z Rosją. 5 grudnia dyktatorem powstania ogłosił się generał Józef Chłopicki. Oznacza to, że przyjął on władzę wojskową i polityczną. Prowadził on negocjacje z carem, ale pod presją ludzi rozbudowywał także armię. Rozmowy z carem nie przyniosły oczekiwanych skutków, gdyż zażądał on natychmiastowego zakończenia powstania. W odpowiedzi na to w styczniu 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował Cara Mikołaja I i zerwał Unię z Rosją. Chłopicki zrzekł się dyktatury, a władzę przyjął rząd narodowy. Powstanie miało duże poparcie społeczne, jednak chłopi się w niej nie zaangażowali, uznając je za wojnę panów, która ich nie dotyczy. Rząd narodowy starał się pozyskać w Europie sojuszników, ale mu się to nie udało, dlatego powstańcy musieli samodzielnie walczyć z rosyjską armią. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Do Królestwa Polskiego wkroczyła 120-tysięczna armia rosyjska, na przeciwko której Polacy wystawili 50 tysięcy żołnierzy. 14 lutego Polacy zwyciężyli w bitwie pod Stoczkiem, ale już 25 lutego 1831 roku Polacy zmuszeni byli do odwrotu w bitwie o Olszynkę Grochowską. Była to jedna z najkrwawszych bitew Powstania Listopadowego. Natarcie Rosjan powstrzymano dzięki poświęceniu żołnierzy z czwartego Pułku Piechoty Liniowej, tzw. Czwartaków. Rosjanie zrezygnowali ze szturmu na Warszawę, wycofując się na wschód. Na przełomie marca i kwietnia 1831 roku walki wznowiono. Dzięki planowi kontrataku, który opracował generał Ignacy Pliński, udało się zaskoczyć Rosjan i odnieść zwycięstwo w kilku bitwach. 31 marca w bitwie pod Wawrem, 31 marca w bitwie pod Dębem Wielkim, 10 kwietnia pod Iganiami i od 18 do 19 kwietnia pod Boromelem. Takim przełomowym momentem była przegrana Polaków w maju 1831 roku w bitwie pod Ostrołęką. 6 września Rosjanie przeprowadzili szturm na Warszawę. Przeprawili się przez Wisłę i zaatakowali od strony zachodniej, która to była najsłabiej umocniona. Mimo bohaterskiego oporu, jaki stawiali mieszkańcy warszawskiej woli pod wodzą generała Józefa Sowińskiego, polska reduta była atakowana jednocześnie z trzech stron przez rosyjskich żołnierzy. Generał po kilku godzinach walki zdecydował się przyjąć propozycję kapitulacji, ale w momencie, gdy Rosjanie zostali ostrzelani, uznali to za podstęp i zabili zarówno bezbronnego generała Sowińskiego, jak i jego żołnierzy. Częścią polskiej reduty obronnej był Kościół Świętego Wawrzyńska, w którym to schronili się polscy obrońcy. Historycy przypuszczają, że to oni ostrzelali Rosjan przyjmujących kapitulację generała Sowińskiego. 8 września Warszawa skapitulowała, a główno dowodzący siłami polskimi zrezygnowali z dalszej walki. Z kolei 21 października doszło do kapitulacji zamościa, gdzie broniła się ostatnia załoga powstańcza. Ciekawostka, najważniejszym hasłem powstańców były słowa za wolność waszą i naszą. Hasło zapisywano w języku polskim rosyjskim, co miało pokazywać, że chodzi o walkę z despotycznym carem, a nie Rosjanami. Powstanie listopadowo objęło także dawne polskie ziemie zagarnięte przez Rosję, czyli Litwę, Podlasie, Wołyn i Podole. Na Litwie początkowo niewielkie oddziały powstańców zostały wsparte przez siły z królestwa polskiego. Szczególnie wsławiła się tam Emilia Plater, jedna z dowódców litewskich. Mimo ciężkich walk poniesiono tam klęskę. Polacy z innych zaborów także wspierali walczących. Do walki przystępowali ochotnicy z Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, Krakowa, Galicji i z innych krajów. Wysłannicy rządu długo zabiegali o poparcie Francji i Wielkiej Brytanii, ale kraje te uznały konflikt za wewnętrzną sprawę cesarstwa rosyjskiego. Mimo wszystko, powstanie listopadowe odbiło się szerokim echem w całej Europie. I już zupełnie na koniec chcę tylko wspomnieć, że podczas powstania listopadowego po raz pierwszy w historii zaczęto używać biało-czerwonych barw jako znaku rozpoznawczego polskich oddziałów. Taką decyzję podjął 7 lutego 1831 roku Sejm, obradujący w Warszawie. Kolory te miały nawiązywać do herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego używanych przed rozbiorami. Tak wyglądało godło z okresów Powstania Listopadowego. Widać na nim białego orła, symbol Polski, i pogoń, symbol Litwy. Miało to nawiązywać do historii Rzeczpospolitej obojga narodów. Zapamiętaj najważniejsze. Przyczyny wybuchu Powstania Listopadowego to m.in. łamanie przez stara zapisów Konstytucji Królestwa Polskiego, w tym wprowadzanie cenzury oraz prześladowanie legalnej opozycji. W społeczeństwie zapanowały antyrosyjskie nastroje i zaczęły powstawać tajne organizacje patriotyczne. Dążyły one do odbudowy wolnego państwa polskiego. Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. Spiskowcy nie zyskali poparcia wyższych oficerów, a zryw uratowało przyłączenie się do walk mieszkańców stolicy. W styczniu 1831 roku Sejm Królestwa ogłosił detronizację cara Mikołaja I, co wywołało wojnę z Rosją. Wojna polsko-rosyjska rozpoczęła się w lutym 1831 roku, gdy do Królestwa Polskiego wkroczyła armia rosyjska. Walki toczyły się również na wójniu podolu podlasiu i litwie. Klęska powstańców pod Ostrołęką umożliwiła Rosjanom zdobycie Warszawy we wrześniu 1831 roku. Ostatnia załoga powstańców skapitulowała w październiku 1831 roku.